Dzień dobry się z Państwem. Trafiła w nasze ręce oryginalna Prusa MK3S+. Kłopot z nią polega na tym, że nie ma łącza radiowego. Jak się operuje na wszystkich innych drukarkach i ma się klipera i nie trzeba biegać do tego wszystkiego, to rozwiązanie z kartą SD jest jak średniowiecze. I dzisiaj coś na to poradzimy. To znaczy zainstalujemy sobie łącze Prusa Link. Oryginalne rozwiązanie do Prusy MK3. Zapraszam. Na początek poinformuję Was, że sponsorem dzisiejszego odcinka i tej realizacji jest firma Botland, która dostarczyła nam wszystkie potrzebne elementy, bo projekt jest projektem Prusa Research, natomiast części trzeba sobie zapewnić we własnym zakresie. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie Botland, który oferuje zarówno płyty Raspberry Pi, a taką będziemy dzisiaj używać, oraz elementy peryferyjne, filamenty, drukarki 3D i naprawdę bardzo szeroką gamę elementów dla makerów. A my dodatkowo otrzymaliśmy kody na darmowe wysyłki. Pierwsze 10 osób taką darmową wysyłkę od Botlandu otrzyma. To co? Zaczynamy! Dokumentację rozwiązania Prusa Research znajdziecie na ich stronach internetowych, również w języku polskim. My stamtąd korzystaliśmy z informacji. Natomiast części, które będą potrzebne, to Raspberry Pi w wersji 0 lub 0W2, karta SD na system operacyjny i długie gold piny. Wszystkie te części znajdziecie w Botlandzie oczywiście. Linki w opisie filmu. Musimy zacząć od przygotowania gold pinów, które nie są typowymi gold pinami, bo normalny gold pin mógłby się okazać zbyt krótki i te gold piny, jak widzicie, są dużo dłuższe i mają dwa rzędy plastikowych dystanserów, bo to są tak naprawdę piny dystansowe. Jak się spina dwie płytki na przykład razem. Nie będziemy podłączać Raspberry za pomocą przewodów. Prusa na swojej płycie ma specjalny slot. I te piny będziemy wpinać w ten specjalny slot tutaj z tyłu drukarki. On jest w tej chwili jeszcze zaślepiony. Zobaczycie sobie później, jak to będzie. Musimy te piny najpierw odpowiednio wlutować w Raspberry. W wersji Raspberry oczywiście jest wiele różnych, natomiast w tym przypadku wykorzystuje się serię 0. Musi to być oczywiście seria 0W, 0W2, bo to one są wyposażone na pokładzie w Wi-Fi. No i te piny będziemy wlutowywać tutaj w port GPIO. Będzie potrzebny też wydruk takiej podkładki dystansowej i ona jest dostępna w dokumentacji na stronach Prusa Research. Bo wpinając to na miejsce, tutaj nie powinno być kontaktu z oryginalną płytą poza kontaktem za pomocą tych pinów. Potrzebne będzie 5 pinów, ale one nie są ustawione jeden po drugim, a do tego są ustawione w dwóch rzędach, to znaczy 4 po kolei i jeden oddzielnie. Więc odcinamy sobie 4 piny. I jeden pin. Piny wlutowujemy w ten sposób. One muszą wystawać w górę, a lutować będziemy je od dołu. Lutowanie zaczynamy od drugiego pinu w zewnętrznym rzędzie. Potem przyjdzie pora na jeszcze jeden pin tutaj w rzędzie drugim. Dobrze, mamy przygotowane piny i teraz pokażę Wam taki trik, bo nie każdy jest elektronikiem z zawodu i nie każdy ma urządzenie, na którym da się trzymać taką płytkę podczas lutowania. A chodzi o to, żeby ten raster jednak wlutować tutaj równo. Więc włożymy sobie raster na miejsce, tu gdzie ma być, czyli jeszcze raz drugi pin, prawy rząd i oprzemy. A teraz sobie ją przyblokujemy. Sposobem, który każdy ma w domu, czyli papierową taśmą. Chodzi o to, żeby nam się to przy lutowaniu nie ruszyło i żebyśmy mogli operować dwoma rękoma.
Teraz musimy wlutować jeszcze pojedynczy pin po przeciwnej stronie, w drugim rzędzie. Dwa piny dalej zostawiamy wolne, czyli pierwszy, drugi wolny i w trzeci wpinamy pojedynczy pin. Dobrze, piny mamy wlutowane. I to jest różnica między typowym rastrem, a tym rastrem przedłużanym. Gdybyśmy to wlutowali tutaj, to te piny byłyby po prostu za krótkie. W dokumentacji znajdziecie informację, że tu musi być minimum 12,5 mm. Więc musimy te piny teraz skrócić, czyli obciąć je tutaj. I pozbyć się tych plastikowych mocowań dystansowych. Nie proponuję tych pinów rozgrzewać teraz, bo mogłoby się okazać, że pin rozgrzewa się do tego stopnia, że obydwa dystansery Wam zejdą. Tego lepiej jest je delikatnie powycinać. I gotowe. W tak zwanym międzyczasie wydrukowaliśmy jeszcze rameczkę, która tu będzie potrzebna. Ramka oczywiście jest dostępna na stronie projektu, a i link do tej ramki do wydrukowania znajdziecie pod filmem. Tą rameczkę będziemy musieli założyć tutaj. I moduł gotowy. Teraz trzeba będzie zainstalować na karcie SD system operacyjny. Ze strony GitHub Prusa Link pobieramy obraz systemu operacyjnego dla Raspberry Pi. Pobrany plik rozpakowujemy. Uruchamiamy program Raspberry Pi Imager. Wybieramy rodzaj płyty, Raspberry Pi 02W, wybieramy ostatnią pozycję, wybierz system operacyjny i zaznaczamy nasz obraz. Następnie wybieramy kartę pamięci i naciskamy kontynuuj. Edytuj ustawienia, ustaw hostname, tu możecie sobie ustawić własną nazwę. Następnie konfigurujemy sieć Wi-Fi. Podajecie nazwę swojej sieci, do której będziecie się podłączać i podajecie hasło. Klikamy zapisz i potwierdzamy tak. Potwierdzamy drugi raz tak, że wymazujemy wszystkie dane z karty i następuje proces instalacji. On potrwa dużo dłużej niż to, co widzicie tutaj na ekranie. My to przyspieszyliśmy. To teraz musimy się dostać do obudowy. I tutaj, w tym miejscu, mamy klapkę, którą trzeba wyciąć. Na stronach instrukcji jest opisane, żeby użyć tutaj nożyka. Ja bym z nożem był ostrożny. Bardzo łatwo jest poprzecinać wtedy ścieżki, pójść za głęboko. Lepiej użyć ucinaczek. Drukarkę wyłączamy z prądu. Odłączamy kabel zasilający. I teraz możemy się brać za wycinanie. Jak to tutaj teraz to ma działać? W tym miejscu jest nasze złącze. Teraz ładujemy zaprogramowaną wcześniej kartę do naszego Raspberry. I te piny muszą wejść w te złącza. Umieszczając tą płytkę, zwróćcie uwagę, żeby ten pin wszedł w dolny, skrajny slot. Wtedy reszta się ułoży. I hardware gotowy. To teraz musimy zaktywować łącze pomiędzy płytą a Raspberry Pi. Po uruchomieniu drukarki wchodzimy w menu. Przechodzimy do ustawień
a następnie do zakładki port RPI i aktywujemy. Teraz czas na konfigurację Prusa Link na komputerze pod adresem 192.168.1.73. Wracamy na ekran komputera. Po wpisaniu adresu w przeglądarkę zobaczcie ekran powitalny, klikamy Next i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło do naszej drukarki. Naciskamy Next, sprawdzamy parametry, czy tu się wszystko zgadza i naciskamy Save Printer. Zostaniecie przekierowani do strony Prusa Connect. Tu albo trzeba się zalogować, albo założyć konto. Ja miałem konto, więc się zalogowałem. I to jest interfejs, który pozwala na łączenie się z drukarką zdalnie. Ten interfejs, gdzie wpisujecie przed chwilą utworzoną nazwę użytkownika i hasło, jest interfejsem wyłącznie w sieci lokalnej. I to jest właśnie Prusa Link. Prusa Connect zdalny, Prusa Link lokalny. Teraz możemy już sterować zdalnie drukarką. Ja na początek wyzerowałem 8. Czas na integrację z programem Prusa Slicer. Tutaj trzeba zmienić parametry w ustawieniach drukarki fizycznej. Wpisujemy sobie nazwę drukarki fizycznej. Jako rodzaj serwera wybieramy Prusa Link. Naciskamy przeglądaj i wybieramy naszą drukarkę pod adresem 73. Klucz API zmieniamy na HTTP, digest i podajemy nazwę użytkownika i hasło. Czyli znowu te same parametry, które ustawialiśmy przed chwilą do drukarki. Robimy test i działa. Potwierdzamy OK. I możemy już ładować model. Pobieramy sobie dowolny model STL. Ładujemy. Tniemy. I naciskamy przycisk G. Teraz możemy wybrać, czy tylko mamy przesłać plik, czy przesłać i od razu zacząć drukować. Ja od razu przesłałem i rozpocząłem druk. Kiedy otworzycie interfejs Prusa Link, to widać, że plik został załadowany, a drukarka się rozgrzewa. Jest jeszcze jedna metoda, która pozwala na obejście slicera. To jest funkcja EasyPrint, dostępna na printables.com. Jeśli klikniecie ten przycisk przy modelu, to można po prostu wysłać ten STL z programem tnącym wykonanym w chmurze. I to jest to, co widzicie w tej chwili na ekranie. Wybieramy sobie warstwę. Wybieramy wypełnienie. Naciskamy print. Tutaj trzeba podać jeszcze jakim filamentem. W moim przypadku PLA FiberLogi. Continue. Plik zostaje wysłany z chmury do mojej drukarki. Po naciśnięciu Send to Printer. No i jak widać, model jest widoczny na samej górze. Jest widoczny również w Prusa Link lokalnie. Naciskam Start druku, potwierdzam. To są funkcje, które naprawdę bardzo ułatwiają życie. Jak widać, wydruk jest naprawdę dobrej jakości. A dodatkowo można jeszcze operować drukarką z telefonu. Czy to z Androidem, czy to z iOS-em, tak jak u mnie. Widzicie, drukarka jest dostępna. System działa i nie trzeba więcej biegać. A do tego drukarka jest kontrolowana z bardzo daleka, albo tutaj lokalnie.
z mojej sieci, z telefonu. Możliwości jest naprawdę dużo. Są też aplikacje na iOS i na Androida, takie dedykowane, z którymi się spina. To nie musi być dostęp przez stronę internetową. I naprawdę bardzo fajnie to działa. Co widać na załączonym obrazku. Zrobiłem kilka wydruków za pomocą tego systemu już. No i nie mam żadnych zastrzeżeń do jakości druku, do tego, w jaki sposób to połączenie funkcjonuje. Nie obrywa, nic się tutaj nie dzieje. Dlatego myślę, że warto zrobić sobie taką modyfikację, jeśli fabrycznie nie macie w tych swoich drukarkach MK3 Plusa właśnie takiego łącza. Za wsparcie do naszego kanału dziękuję naszym wspaniałym patronom. Może tak się zdarzy, że ktoś z Was zechce dołączyć do tego wspaniałego grona i pomagać nam w realizacjach takich projektów. W dzisiejszym odcinku pomógł nam również sponsor, firma Botland, która oferuje wspaniałe elementy elektroniczne do realizacji takich projektów. Serdecznie polecamy. Zapraszamy Was na naszego Facebooka, do naszych grup tematycznych o majsterkowaniu, o druku 3D. Polecam Wam również grupę, którą sam niedawno odkryłem, DIY, zrób to sam. Naprawdę bardzo ciekawe projekty. Link znajdziecie też w opisie. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.